29 marca, oddział 438. Naprzeciwko, jak widzimy, a może nie widzimy, ścięto jakiegoś suszka, dęba. Natomiast tutaj poleciały sosny, przepraszam, tu poleciały gałęzie od tej sosny. Natomiast to, co tu widzimy, te osiki pocięte dawno temu przez pilarzy, po 1,20 m, leżą tu po dziś dzień. Nie przeszkadza to leśniczemu w tym, że po prostu ludzie idą obok tego i się zwyczajnie śmieją z takich tu okoliczności, że po prostu marnuje się tyle drewna pociętego, bo dla ludzi, którzy tu przechodzą, nie ma różnicy, czy to jest osika zgnita, czy nie zgnita. Ważne jest, że skoro została pocięta, to znaczy, że była godna uwagi. A tutaj jest jakieś 2 stosy drewna, przynajmniej jak nic.